Bardzo zainteresował nas projekt proponowany przez Świerszczyk, klub świerszczykowy, klub pożeraczy liter, i zdecydowaliśmy się sprawdzić, jak to zafunkcjonuje w naszej klasie. Jesteśmy klasą integracyjną, więc dzieci uczą się tutaj na różnym poziomie, zdobywają umiejętności, wiadomości na miarę swoich możliwości. I chciałyśmy poprzez świerszczykowy klub zachęcić ich do poznawania nowej literatury, nowych bohaterów, do podróżowania w zakresie swojej wyobraźni, do twórczego podejścia do świata, ale chciałyśmy również zorganizować to w taki sposób, żeby dzieci bawiły się czytaniem, żeby polepszały technikę swojego czytania, żeby zmobilizowały rodziców do wspólnego spędzania czasu, do wspólnego czytania, do rozwijania wyobraźni, do omawiania również swoich emocji, bo tych emocji jest bardzo wiele i nie zawsze mamy czas na to, żeby właściwie zareagować na nie w odpowiednim momencie. Takie czytanie z dziećmi po pierwsze dopracowuje technikę czytania, po drugie dzieci bardzo często korzystają z tego, że czas im poświęcony buduje więzi i wartości między ludźmi. Zabawa ze świerszczykiem, zabawa z książką w klasie podczas zajęć świerszczykowego klubu Pożeracze Liter również przyniosła nam wiele radości. Twórcze sposoby rozwiązywania problemu to również to, co podsunęło w takich normalnych zajęciach dziennych. Witam Was serdecznie w naszym spotkaniu klubu Pożeracze Liter. Przywitamy się naszym okrzykiem. Staniemy. Chodź, Kubercik, tutaj przede mnie. Gotowi? Tak. Zaczynamy. My jesteśmy pożeracze. Hop, sa, sa. Hop, sa, sa. Jemy słowa, jemy zdania. Hop, sa, sa. Hop, sa, sa. Lub literka. Siadamy na swoich miejscach, a teraz poproszę Was, te dzieci, które nie mają jeszcze dzisiaj przybitych pieczątek, o przyniesienie ilustracji i swoich legitymacji. Od momentu, kiedy Eliza przystąpiła do klubu świerszczyka, w naszym domu więcej się czyta książek i więcej tych książek jest również z biblioteki. Teraz jesteśmy na etapie, powiedziałabym, opowiadań. Ostatnio czytaliśmy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, Dzieci z Bulerem. O. I Muminki już, ale kiedyś to były przede wszystkim baśnie i legendy. Co też Piotruś dzisiaj przygotował dla nas? Mamy tu specjalną pieczątkę. Opowiastki, tak? O czym była opowiastka, Piotrusiu? Spróbował panie Muleczce, jak on tak gotował. Co on gotował pysznego? Co? Ciasto. Ciasto. Pamiętasz, jakie to ciasto smakowało mu? Nie pamiętam, to musisz sobie chyba przypomnieć trochę. Tak. Widzę, że jest również opowiadanie Lechu, Czechu i Rusie. Sam przeczytałeś? Czy razem z mamą? Sam przeczytałem. I ostatnia pieczątka ze świerszczyka. Tak? Jaki numer przeczytałeś? Co ci się najbardziej podobało w tym numerze nie świerszczyka? Nie tylko Piotr dostają. O tym potworze, tak? To jest ta ilustracja, tak? Z każdej przeczytanej książki mamy ilustrację. Od momentu, gdy Bartuś przystąpił do klubu świerszczykowych pożeraczy, przede wszystkim, co mnie bardzo ucieszyło, to zmieniło się jego zachowanie. Przede wszystkim zaczął więcej czytać. Na początku czytaliśmy ja jedną stronę, on jedną stronę. Później jego ambicje już sięgały zenitu, zdobywając kolejne odznaki, czytał już sam. I ostatnie kilka legitymacji było przeczytanych zupełnie samodzielnie, co jest bardzo wielkim jego sukcesem według mnie. W naszym domu czytanie książek było od zawsze, może dlatego nie jest to jakaś taka nowość, natomiast nowością było rysowanie rzeczywiście tych ilustracji, które też wpływają no, przede wszystkim na rozwój jego rączki. Dzięki temu też bardzo ładnie pisze, bo ilustracje wykonuje z takim zapałem, że jest rzeczywiście co oglądać. Przede wszystkim książeczki, które lubi czytać, to są baśnie, teraz są opowiadania, nawet już typu Obcie, który jeździł koleją. Bardzo mu się podobają.
No i ogólnie mówię, że jest to bardzo, bardzo fajny projekt. Czytamy i tradycyjne książeczki, i czytamy na przykład braci Grimm, czytamy Andersena, ale też takie nowoczesne książeczki, takie nowoczesnych pisarzy, autorów, którzy też nie są długie w tekście jeszcze, dlatego że on jeszcze troszkę by się zniechęcał, gdyby to było takie długie, nudne, więc woli czytać więcej o krótszym repertuarze, że tak powiem. Jeszcze Bartuś, nasz największy pożeracz liter, który zjada wszystkie książki, które wpadną mu w ręce. Tym razem to Pościg przez Wielkie Morze, Piraten z Piratem, tak? Oraz Wiadomość w Butelce. Była taka wiadomość, co tam było napisane, że na wyspie takiej, co się nazywała Czaszka, tak? To byli tam jego rodzice uwięzieni. Tak? Ale to nie była prawda. To nie była prawda. I jak się ta historia zakończyła? I on pojechał na tą wyspę i wpadli w pułapkę. Projekt realizowany w naszej szkole, świerszczykowy projekt, ma przede wszystkim tą ogromną zaletę, że bardzo mocno zaangażował rodziców. W projekcie nie chodziło o to tylko, żeby dzieci czytały, żeby poprawić to czytanie, ale dla mnie osobiście bardzo ważne było to, że można było zaangażować, włączyć w pracę projektu właśnie rodziców, że to były zajęcia popołudniowe, że było to takie rodzinne czytanie i myślę, że to jest absolutnie no, nowość, ale która tak dobrze się sprawdziła w tym. Muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest to, że nauczyciele chcą szukać ciekawych, fajnych pomysłów i jak potrafią dobrze sprzedać w cudzysłowie dzieciom, no to myślę, że i efekty tego też są bardzo fajne, bardzo ciekawe. I tak sądzę po tej pierwszej części projektu, że trochę pewnie zaangażowały się też dzieci aż na tyle, że chciałyby ten projekt kontynuować. Na pewno częściej otwierały się drzwi do biblioteki, bo to nie tylko zasoby własne, ale też korzystanie z naszej szkolnej biblioteki. No i zwieńczenie tego, czyli prace dzieci, no przerosły oczekiwania, myślę, że nie tylko pań, które prowadziły projekt, ale i ja jak zobaczyłam prace rozłożone na razie tylko tak roboczo na podłodze w sali, no to ten dywan był naprawdę wielkim wyzwaniem i to było wielkie, piękne podsumowanie pracy dzieci. Wszystko zaczęło się tak niewinnie. Po prostu zapytał, co Pypeć, Katastrofa i Bzyk-Bzyk chcieliby wziąć ze sobą na wakacje. Tak nie można, powiedział stanowczo pan Kuleczka. Nie można zabrać ze sobą wszystkiego, a poza tym nie warto. Wszyscy rozejrzeli się po pokoju. To, zaczął Pypeć, to co zrobimy? Może usiądziemy sobie przy stole, zaproponował pan Kuleczka i porozmawiamy. Co dla kogo jest naprawdę ważne? Poszło im bardzo dobrze. Mucha Bzyk-Bzyk zauważyła przy tym, że można być kimś zupełnie malutkim i bardzo ważnym. Kaczka Katastrofa, że naprawdę ważnych rzeczy jest o wiele mniej niż tych nieważnych. A pies Pypeć, że niektórych ważnych rzeczy nie da się zapakować. Bo jak spakować na przykład rozmowę przy stole? Dzieci dużo więcej czytają. Lepiej czytają z intonacją,
ich czytanie zawiera wiele emocji. Czytają o różnych bohaterach. Ich zainteresowania czytelnicze się zmieniły. To nie są już takie typowe, tylko ukierunkowane w stronę bajek, ale poznają różnych bohaterów i chętnie dzielą się tymi przemyśleniami, swoimi wspomnieniami czy zainteresowaniami czytelniczymi. Myślę, że główną tutaj siłą napędową są dzieci. Jeśli dzieci są zmobilizowane do tego, żeby czytać, chętnie do tego mobilizują rodziców. Ciągną za rękaw, mówią: mamo, chodź poczytaj. Albo: chodź, ja ci poczytam sam. I wtedy myślę, że te legitymacje zaproponowane przez państwa również mobilizują, bo w ten sposób dziecko ma możliwość takiego rzeczowego uzyskania podpisu, pieczątki i w ten sposób mobilizują do czytania. Myślę, że dzieci bardzo chętnie będą dalej pogłębiały swoje zainteresowania, czytały nowe książki, poznawały nowych bohaterów, zarówno świerszczykowych, jak i innych literatury dziecięcej.